Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Wraz z końcem roku szkolnego my wszyscy ojcowie obchodziliśmy jeden z najważniejszych dni w ciągu roku, Dzień Ojca. Dzień, który podkreśla jak ważną rolę w życiu, jak ważną rolę w procesie wychowania i kształtowania dzieci na porządnych, uczciwych i normalnych ludzi pełni ojciec. Ojciec, który stara się robić wszystko, aby zapewnić swoim dzieciom w przyszłości godne, bezpieczne i dobre życie. Który dba o ich rozwój fizyczny, psychiczny i stara się pomóc jak tylko może. A niewątpliwie naszemu pokoleniu jest dużo łatwiej pomóc naszym dzieciom, niż mogli to zrobić nasi rodzice. Ale w tym całym wysiłku, w tym wszystkim, co współcześni ojcowie, współcześni rodzice dają swoim dzieciom, jedno mnie bardzo zaskakuje. To, że swoimi decyzjami czy wyborami w sferze społeczno-politycznej możemy ufundować naszym dzieciom życie w niepewnych, trudnych i niebezpiecznych warunkach. Warunkach całkowicie odmiennych od tych, które znamy i które pozwoliły nam zbudować dom, rodzinę, środowisko, w którym żyjemy. Myślę tu zarówno o kwestii przymusowej relokacji imigrantów, która, jeżeli zostanie zrealizowana przez Unię Europejską i przyjęta przez Polaków w referendum, zburzy poczucie pewności i bezpieczeństwa u naszych dzieci, w szczególności naszych córek. Myślę także o takich procesach jak seksualizacja dzieci, czy temat umożliwienia dzieciom zmiany płci, które przynoszą negatywne konsekwencje nie tylko dla poszczególnych dzieci, ofiar tego typu zjawisk, ale także wpływają na zmiany w zakresie norm społecznych. Rozumiem, że świat robi postępy. Robi je w sferze technologicznej, robi je także w sferze kulturowej i społecznej. Ale są granice norm istniejącego porządku społecznego, których nie powinno się przekraczać, bo wywróci to nasze dotychczasowe życie do góry nogami. A wdrożenie w życie tych inicjatyw, o których mówiłem, będzie miało właśnie taki skutek. Gdy swoimi decyzjami pozwolimy na to, aby dla naszych dzieci powstał niepewny, nieznany dla nas społecznie świat zewnętrzny, to wszelkie nasze wysiłki, które włożyliśmy w to, aby nasze dzieci miały lepiej, mogą zdać się na nic. Bo bezpiecznie będą czuły się tylko w domu, czy w zbudowanym przez siebie środowisku, ale na zewnątrz, po wyjściu z domu, tego bezpieczeństwa już mogą nie zaznać. Dlatego raz jeszcze wszystkim ojcom życzę spokoju i powodzenia w wychowaniu swoich pociech. I pamiętajcie o tym, że bezpieczeństwo można zapewnić nie tylko dzieciom w domu, ale możemy zapewnić je również, w pewnym zakresie przynajmniej, w świecie zewnętrznym, poprzez dobre wybory w sferze społeczno-politycznej.